nie obyło się bez małych problemów, ale w końcu się udało. Jest śniadanie, także ja idę jeść. I witam Was serdecznie w nowym vlogu. Zaczynamy nowy dzień. Tu już herbata zrobiona. Zapas kawy na cały dzień również. No i co? Zapraszam. Widzimy się za chwilę. Cześć, witam. Jestem z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj tyle rzeczy śmiesznych się wydarzyło od rana. Takich niespodziewanych zupełnie i takich nie w czas w ogóle totalnie. Ale trochę mnie to rozbawiło. Trochę mi się wszystko poprzesuwało. Chleb musiałam rozmrozić, zapomniałam go wyjąć wczoraj. Niestety nie miałam go na rano. No ale to tam wiecie, takie tam pierdoły. Ale słuchajcie, powiem to, żebym sama nie zapomniała. Autentycznie od kilku dni jestem umówiona na dzisiaj. I powiem wam, że ja notorycznie o tym zapominam. Ja niedawno sięgałam po telefon i właśnie przez to, że musiałam sprawdzić coś innego, zobaczyłam, że właśnie rozmawiałam z koleżanką i mi się przypomniało, że ja dzisiaj jestem umówiona na konkretną godzinę, więc jakby trochę muszę o tym pamiętać, planując swój dzień. Ale przyznam wam, że za każdym razem, jak mi się to przypomina, jestem bardzo zaskoczona i po prostu o tym notorycznie zapominam. Więc ja się spodziewam się, że ja jeszcze dzisiaj o tym zapomnę, więc nie wiem, jakieś przypomnienie chyba będę musiała sobie ustawić, serio, żeby nie zapomnieć, bo bardzo się cieszę. Idziemy w super miejsce, ale no nie wiem dlaczego tak się dzieje, nie wiem. W każdym razie muszę pamiętać. No i tak, przychodzę sobie na chwilę pogadać, ale dobra, kawa wyszła, bo chciałam wam coś pokazać przy okazji, bo jako, że wiecie, mam nie kupować książek, nie robić zakupów, nie, no oczywiście żartuję, bo jakby ja już nawet tak nie mówię, ja wiem, że ja nie powinnam, ale ja nie daję sobie, wiecie, żadnego zakazu z tego tytułu, że mam nie kupować, nie mogę. Książki to jest dla mnie za duża przyjemność, uważam, że są najmniejszym złem w tym wszystkim. Więc jeżeli mam na coś ochotę, oczywiście nie kupuję wszystkiego, co bym chciała, staram się to robić z rozsądkiem, ale jednak mam nowe trzy, tak przy okazji, bo tak, mówię, nie planowałam, ale ponieważ osoba, którą obserwuję na Instagramie, bardzo lubię, ufam i uznałam, że skoro ona coś poleca, skoro coś pokazuje, to warto się po prostu z tym zapoznać. Tylko dlatego, że po prostu, wiecie, poleca i pomyślałam, że warto się zapoznać z czymś, czego nie znam, nie wiem, nie słyszałam o tym. I tylko dlatego, a że polecała książki Dana Arliego, albo Daniego, Dan Arley i Jeff Chrysler. Tu jest książka Grosz do grosza. Jak wydawać mądrze i jak unikać pułapek finansowych. No ja nie wiem, czy to jest dobre. Ja o tej książce, przyznam szczerze, w ogóle nie słyszałam nigdy. Ignorancja jest błogosławieństwem. O, to nie czytałam, ale zgadzam się z tym. Naprawdę. O, tutaj są inne jeszcze książki tego pana. Szczera prawda o nieuczciwości. To też brzmi nieźle. Ale dobra, mam tutaj Grosz do grosza. Także jestem ciekawa, czego jeszcze mogę się dowiedzieć. Może czegoś innego niż wszystko to, co wiem, niż z tych książek, które już przeczytałam o finansach i nasłuchałam się i naglądałam filmów. A druga książka również tego pana, Dan Ariely. Potęga irracjonalności. Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje. I myślę, że to może być naprawdę ciekawe. I jeszcze jest jedna, tutaj też nie ma, jedna, którą widziałam gdzieś w internecie, ale nie do kupienia chyba już. I wydawała mi się ciekawa, bo taki tytuł był właśnie też jakiś trochę irracjonalny, więc pomyślałam, to może, wiecie, dawać inny punkt widzenia zupełnie. Także o, mam takie dwie. Jak znacie, czytaliście, to dajcie znać, bo ja tak jak mówię, nie wiem, nie znam, ale się zapoznam. No i przy okazji, jak już robiłam zamówienie, bo przecież jednej nie będę zamawiać, w ogóle czekam na książkę, która wyjdzie albo już wyszła. Znaczy ja też nie będę jej jakby kupowała od razu, bo na pewno zrobię sobie po prostu zamówienie jakieś większe, no bo wiecie, nie ma sensu kupować jednej książki, dlatego tutaj już pojawiły się trzy. No więc coś tam sobie na pewno dobiorę, więc jak tylko wymyślę, co chcę, to na pewno będę zamawiać i jest to książka Nie jestem twoim Polakiem. To są reportaże z Norwegii. Ja czekam na nią już od zeszłego roku. Jak się dowiedziałam, że coś takiego wyszło w Norwegii i jeszcze nie ma u nas w Polsce, ja bardzo czekałam i jak się dowiedziałam, że wyjdzie, to jestem mega, wiecie, podekscytowana.
że w końcu, wiecie, jest u nas, będzie u nas w Polsce po polsku. I mam jeszcze jedną książkę, nie na temat, w sensie wracając do zamówienia, kupiłam jeszcze książkę Czując, Rozmowy o emocjach. Gdzieś ta kilka razy książka trafiła do mnie. Ja jej, wiecie co, nie otwierałam. To są naprawdę rozmowy, widzę jakieś dialogi. I są tutaj w ogóle też rysunki. Nie wiem, które wam pokazać, wiedział? Nie wiedziałam. Przyznam, że nie wiedziałam, że ona jest tak wydana, bo tak czekała tutaj właśnie. To się może fajnie czytać, mi się wydaje. No ale rozmowy o emocjach. I gdzieś tę książkę jeszcze, słuchajcie, polecała dziewczyna, która studiuje psychologię. Więc jakoś tam mi zapadła w pamięć. Wiecie, ja sobie robię zdjęcia po prostu i jak robię zamówienia, to potem przeglądam to, co chcę albo na co mam najbardziej ochotę w danym momencie. No i pomyślałam, że fajnie mieć tę książkę u siebie, także takie trzy się u mnie pojawiły nowe. Żebym ja jeszcze tak szybko czytała, jak kupuję, to w ogóle byłoby super. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że i do nich, wiecie, i do nich dojdę i je również będę czytać. Staram się, ale jednak najłatwiej, powiem wam szczerze, najłatwiej mi z audiobookami. No najszybciej mi się to czyta. Kończę jeden i mam ochotę na drugi, bo gdzieś tam, wiecie, jak czasami nie chcę, nie wiem, robić czegoś w ciszy na przykład, albo potrzebuję tak się odciąć trochę, albo no po prostu nie myśleć o czymś, to sobie włączam książkę do słuchania i to jest fajniejsze też niż oglądanie na przykład czegoś, bo wtedy to już za dużo się dzieje, wiecie, obraz, dźwięk, wszystko, za dużo bodźców, a jak sobie słucham gdzieś książki w tle, to jest tak przyjemnie. No dobra, słuchajcie, na razie kończę, ale przyjdę do was jeszcze, bo przyszły do mnie w końcu zamówienia. Dlaczego zamówienia, to też wam powiem. W każdym razie te spodnie z Zara, o których wam mówiłam, że jeszcze przetestuję, to przetestuję, ale to trochę później, bo na razie mi się nie chce tego odpakowywać, także wrócę do was za niedługo i ustawię sobie jakieś przypomnienie autentycznie, bo ja zapomnę. Bo ja będę powinna wychodzić, a się okaże, że ja w ogóle zapomniałam, że ja mam się ubrać i wyjść, bo mam umówione spotkanie. A, i jeszcze może mi to przypomni, bo muszę spakować kilka rzeczy na Vinted, bo dzisiaj mi się sprzedało kilka kolejnych rzeczy. Także może to będzie dla mnie też właśnie taka motywacja, żeby wyjść, wysłać te rzeczy przy okazji. No i właśnie jechać na spotkanie. I nie wiem, czy jeszcze czegoś. A, jeszcze mam leki do odebrania w aptece, bo cały czas nie poszłam, nie odebrałam. Także może jeszcze przy okazji to, no ale to taki plan na dziś w takim razie, także no, widzimy się później. Jestem z powrotem, jakbym w ogóle nie odchodziła stąd, takie mam wrażenie, ale jestem. Minęło trochę czasu w każdym razie. Słuchajcie, mam tutaj dwie paczki z Zary, jedna i druga, a to dlatego, że zrobiłam jedno zamówienie, bo wam powiedziałam, że szukam tych spodni. No bo szukam teraz też takich trochę bardziej eleganckich rzeczy, ale też wygodnych, bo chciałabym, żeby one były takimi rzeczami, wiecie, bardzo standardowymi, klasycznymi, ale wygodnymi do biura i do chodzenia. Trochę coś innego niż, wiecie, dżinsy po prostu. Więc dlatego teraz szukam po prostu spodni materiałowych i na to się nastawiłam. No i stwierdziłam, że po prostu przymierzę to, co jest, kupię, a jak nie, to wiecie, oddam i spokojnie. Nie będę miała, bo będę szukać dalej. Sorry, że tutaj tak szeleszczę, ale to jest, słuchajcie, jeszcze zapakowane w tej torbie dodatkowo. Bardzo ładnie, ale... Więc dwie pary spodni, z tego co pamiętam, tutaj są. I koszula. Koszula wiskozowa. Ale ona wygląda, jak wiecie, jak jedwab, jak satyna, jakby ona była właśnie taka... No jedwabna wręcz. Powiem wam, że jest gruba i to czuć. Grubszy ten materiał. Ja trochę nie wierzę w to, wiecie, że to jest wiskoza. To jest... Ja w życiu takiej wiskozy, przyznam szczerze, nie widziałam. No nie wiem, od spodu jak tutaj dotykam. Nie wiem, jakby mi kto powiedział, że to poliester, też bym uwierzyła, jest napisane wiskoza. Także no, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajna. Zobaczymy. No trochę... Tak, chciałam coś eleganckiego. Chciałam coś, co będzie takie mega, wiecie, klasyczne, co będzie pasowało też do większości rzeczy, no i zdecydowałam się na tę koszulę. Ona jest w trzech kolorach, z tego co pamiętam, ale jest też właśnie taka wersja z poliestru i ona jest w chyba, nie wiem, 10 czy tam 13 kolorach. Dużo więcej, no zobaczymy. Ja przyznam wam, tak średnio teraz jestem za wiskozą, dlatego że jakbym jej nie prała, słuchajcie, to ona się zawsze kurczy i to mnie bardzo irytuje, ale słuchajcie, naprawdę ona jest taka grubsza. Nie wiem, jak wam to tu pokazać, w każdym razie ma taką delikatną jakby fakturę. Ale ona jest taka grubsza, ona nie jest taka przezroczysta. Wydaje mi się, że może być spoko. I dwie pary spodni. Spodni również kupiłam chyba... A nie! Nie wiem, czy one mają wysoki stan.
Na pewno mają szerokie nogawki. Dobra, nie ma sensu wam tutaj chyba tego pokazywać jakoś za bardzo, bo one mają kant, ale mają właśnie szerokie nogawki, więc ja nie wiem, jak one tu były złożone, powinny być w kant. Wysoki stan mają. Chyba mają wysoki stan, bo mają takie strasznie długie to tutaj wszystko, wiecie, ten tułów taki długi, więc zobaczymy. I drugie. Te mają inny materiał, jakieś nitki wystające. No dobra. Niestety na całej długości. Jezus! Wszędzie! Dobra, widzę, że są takie troszkę bardziej przezroczyste niż tamte. Też mają mega szerokie nogawki. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też chyba taki wysoki stan. Dobra, ale ładnie to tutaj wygląda. Szlufki mają, o, na pasek czy coś. I szerokie nogawki, czy jest kant? Nie, znaczy jest, ale są tak pognieciane całe i na pewno nie były złożone, wiecie, tak jak być powinny spodnie w kant, więc nie wiem. Dobra, przymierzę sobie te i zobaczymy, to są na pewno spodnie właśnie dla odmiany, długie i szerokie nogawki. Natomiast potem jeszcze byłam u Magdy i ona powiedziała, koniecznie musisz sobie sprawdzić te spodnie i poleciła mi właśnie spodnie, które ona ma i mówi, że są bardzo wygodne, że fajne do noszenia i że można je nosić właśnie na elegancko i tak na bardziej na luzie. No i powiedziała, koniecznie musisz je sprawdzić, materiał też fajny, no więc ja sprawdziłam, no i domówiłam. Już mówię, dobra, jak już sprawdza, to jeszcze sobie zamówię takie. Słuchajcie, ja zapomniałam, ja zamówiłam jeszcze tutaj sukienkę. O wow, jest to, jakie to jest miłe. Zamówiłam jeszcze do tego sukienkę, taką, bo zobaczyłam ją na stronie. I wydaje mi się taka piękna, ona jest taka, taka delikatna, wiecie, to jest tak miłe, to jest tak miękkie, taki ma wzór. Tutaj jest w pasie pasek, z tego co widzę tu jest taki przeszyty, ale z tyłu jest gumka i to fajnie wygląda, wiecie, bo to jest, wiecie, w inną stronę, inny kolor. Dalej tutaj jest taka długa, ona chyba nie ma rozporka, ma tutaj też coś doszyte i jeszcze na dole tak wygląda. Ale słuchajcie, taka miękka, taka delikatna, taka fajna. Jej, bardzo przyjemny materiał po prostu. Ja nie wiem, jak ten dekolt, jak to będzie wyglądało na mnie, wiecie, czy nie będzie za mały, za duży, czy jak to tam, bo on nie jest rozpinany, nie da się tego jakoś układać, ta gumka tutaj w pasie, tak jak mówię, na pewno jest trochę przezroczysta, wiecie, bo no jest taka delikatna, no piękne ma te kolory, jest bardzo przyjemna. Zapomniałam, że ją zamówiłam, ale chyba właśnie robiłam zamówienie, mówię, nie wiem, kiedy będę, a za przesyłkę, żeby nie płacić, to trzeba tam, wiecie, mieć trochę, chyba ponad 200 zł, więc stwierdziłam, dobra, zamówię, przymierzę i będę wiedziała. Także takie zaskoczenie dla mnie, z tego się robi jakiś regularny haul, mam wrażenie. Ale dobra. I spodnie, które polecała mi Magda, wzięłam czarne, standardowo, bo takich szukam. I to są tak, o, no i te są już ładnie złożone, już widać kant. To są takie a la cygaretki tak naprawdę. Delikatnie mają zwężane nogawki, wydaje mi się, ale one mają być właśnie wygodne, fajne, też mają wysoki stan, z tego co mi się wydaje. Tutaj nie ma właśnie żadnego paska, żadnych szlówek, więc po prostu trzeba je tak, wiecie, założyć. Powinny mieć kieszenie. Czy te kieszenie są do rozprucia? Czy nie ma kieszeni? Nie, chyba są. Tutaj są od środka, także... Mam te spodnie, to są też takie klasyczne jakby cygaretki, one mają w składzie też trochę wiskozy, więc to nie jest tylko taki sam sztuczny materiał. Natomiast Magda mówi, że po prostu są bardzo wygodne, dobrze się noszą. No i dlatego też je po prostu zamówiłam, żeby wiedzieć. I zamówiłam też przy okazji takie białe, no bo mówię, dobra, jak już biorę, to zobaczę, jak mi będzie w takich jasnych spodniach, więc zamówiłam też takie białe. No widzicie, wysoki stan. Więc nie wiem, jak to będzie, ale może będą wyglądały po prostu lepiej niż tamte z guzikami. Wiecie, trzeba popróbować kilka rzeczy, potestować, jak to wygląda. Powiem wam, że ten materiał jest bardzo przyjemny, jest taki fajny, grubszy. I tutaj może będzie widać, też mają taką delikatną fakturę. Mam nadzieję, że to widać trochę. No nie wiem. To znaczy, myślę, że one mogą trochę prześwitywać. Nie, nie mają tutaj żadnej podszewki, ale ten materiał jest taki naprawdę grubszy, taki bardzo też przyjemny, także jestem ciekawa, jak będą wyglądały. No, takie fajne się wydają właśnie, trochę eleganckie, trochę sportowe, znaczy no może nie sportowe, ale da się je ograć, wiecie, nie tylko koniecznie, no jakoś mega elegancko. Także to całe zamówienie, słuchajcie, mierzymy,
bo tutaj zamówiłam właśnie koszulę, żeby przymierzyć do tych spodni też wszystkich, no ale ta sukienka też jest mi mega ciekawa i zapomniałam. Zapomniałam, a jest piękna. Piękne ma te kolory, aż się chce jechać na wakacje, słuchajcie. I ten materiał, bo to jest 100% wiskozy w ogóle i ona kosztowała 200 zł. No, piękne, mogę wam tutaj pokazać ten numer. Ale ja mam, postaram się, tak jak mówię, podlinkować wszystko. Dobra, mierzymy. Jestem podekscytowana i mega ciekawa, co z tego wyjdzie, bo są tutaj takie rzeczy, w których ja normalnie po prostu nie chodzę. Szukam czegoś fajnego i czasami warto wyjść poza swoją strefę komfortu właśnie. No i nie chce mi się jechać do sklepu, więc po prostu przymierzam w domu. Dobra, idziemy mierzyć. Dobra, zaczynam od sukienki, która jest piękna i ogólnie bardzo wam ją polecam. Jeśli szukacie czegoś na lato, to jest po prostu piękna, ten materiał jest cudowny, ale niestety jest za mała tutaj w biuście. Znaczy wszystko się mieści, tylko że tak, no widzicie sami. Nie wygląda to za dobrze. Tutaj jakby nie ma w ogóle luzu. To wszystko jest po prostu, no takie, nie takie luźne jak wiecie, jak tutaj wszędzie, jak nawet te rękawki takie. To wszystko tak czuję, że jest takie napięte. Tutaj też to fajnie wygląda, to odcięcie, bo to ma, wiecie, taki inny materiał, inny kolor, więc to tak ładnie wygląda właśnie w talii. Piękna jest ta sukienka, naprawdę, no ale nie czuję się tutaj komfortowo. Z tyłu jest ta gumka, więc jest spoko, ale nie, tutaj to nie wygląda też ładnie, no tak mi się wydaje. Nie wygląda. Po prostu tutaj ten materiał też od spodu wychodzi. Także trzeba byłoby to ułożyć. Nie, no tutaj widać stanik. Nie. Niestety nie, ale jest piękna. Myślę, że dla kogoś z mniejszym biustem piękna jest naprawdę. I ten materiał cudowny. Taki mięciutki, taki milutki. No rewelacja. Jakościowo naprawdę, jak się zastanawiacie, polecam bardzo, ale no tutaj trzeba by coś pomyśleć. Słuchajcie, zaczynamy serię rzeczy, w których jeszcze nie chodziłam nigdy, więc zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. I tak, no te spodnie są bardzo szerokie, ja powiem wam, że ja w takich to nie chodziłam naprawdę nigdy i one tak tutaj w ogóle też śmiesznie na biodrach wyglądają. Materiał jest bardzo przyjemny, także jeżeli szukacie czegoś takiego, to spoko, natomiast mi się wydaje, że to nie wygląda ładnie jakoś. Nie podoba mi się za bardzo, przyznam wam szczerze. Znaczy, nie są złe, są długie, wiecie, tak jak chciałam, no ale za szerokie, ja to w takich nie chodzę jednak i fajnie, że przymierzyłam, ale to chyba nie to. Natomiast koszula. No przyznam wam, że jestem rozczarowana. Bo do spodni to może jeszcze jakoś nawet wygląda, ale zobaczcie, ona jest dotąd. I moim zdaniem, może to jest też kwestia tego, że wiecie, no ja mam duży biust, więc wiadomo, że jakby na dużym biuście zawsze też te rzeczy się podciągają do góry, no bo tutaj po prostu ten materiał, wiecie, musi jakby wszystko tutaj przykryć, więc on, wiadomo, jakby te rzeczy się z przodu troszkę podciągają na przykład. Z tyłu jest taka troszkę dłuższa, więc bardzo ładnie to wygląda. No może na czarnych spodniach to niespecjalnie, ale ogólnie ładnie to wygląda, bo tak jak mówię, jest dłuższa, ale z przodu ona jest taka dotąd i powiem wam, że ona już teraz, w tym momencie, robi dla mnie wrażenie po prostu koszuli, którą, wiecie, wsadziłam do pralki i ona się skurczyła. Dla mnie ona jest za krótka i to źle wygląda. I okej, ja to będę mogła sobie, wiecie, włożyć w spodnie czy gdzieś i przy takich wysokich spodniach to nie wyjdzie. Ale przy jakichś na przykład krótszych do jeansów czy do czegoś innego, to ona po prostu będzie wychodzić. I dla mnie ona po prostu wygląda na za krótką, tym bardziej, że cały czas i tak się tutaj podciąga trochę. Ona nie jest taka, wiecie, taka duża, taka oversize'owa, tak jak się spodziewałam, że będzie. Więc przyznam wam, że jestem rozczarowana i pomimo tego, że bardzo tego nie chciałam i uważam, że to nie jest dobry pomysł, to rozważam, żeby zamówić taką właśnie tylko z poliestru. Bo ona wydaje mi się w ogóle też, remont jakiś, że ona też jest po prostu trochę dłuższa. Ona ma trochę inny krój po prostu i wydaje mi się, że jest trochę dłuższa niż ta. Fajny ten materiał, ale też takie rękawy trochę, widzicie, tak się ciągną i są takie krótkie. Nie, no, szkoda, bardzo szkoda, bo materiał fajny, wiecie, taka trochę grubsza, ale czuję, jak ona mi się ciągnie i na plecach gdzieś tutaj, więc to jest no, taki całkiem, wiecie, spory rozmiar, a ona jest taka
niewygodna, nie jest tak jakoś fajnie uszyta, mam wrażenie, no i jest za krótka, więc albo zamówię sobie jakąś z poliestru, albo będę szukać. Ogólnie wiecie, materiał jest super i bardzo żałuję, ale dla mnie ona powinna być trochę dłuższa z przodu właśnie, trochę bardziej taka, nie wiem, oversize'owa powiedzmy, chociaż może nie, nawet ona fajnie wygląda, bo nie ma co, jak miała być bardziej elegancko, to lepiej nie oversize'owa, ale takiej nie chcę, bo ja wiem, że ja ją raz wypiorę i będzie ryzyko, że będzie jeszcze krótsza, a ona już w tym momencie mnie, wiecie, denerwuje, irytuje, no przymierzę ją do innych spodni, ale boję się, że wiecie, że ja ją wypiorę i będzie krótsza, więc słabo trochę, przyznam szczerze, tak na nią liczyłam, tak w nią wierzyłam. Te rękawy też jakieś takie, no nie wiem, może ten materiał po prostu nie jestem przyzwyczajona, ale coś mi tu nie gra. Te to mam wrażenie, że wyglądają naprawdę fajnie. One są bardzo podobne. Tylko tutaj mają takie zaszewki. Mają też ładne kieszenie. Tutaj taki szerszy pasek, guzik. One też są szerokie, tak jak widzicie. Też jest ten kant. No dobra, one też pogrubiają. Tutaj, znaczy, nie wiem, trochę robią biodra, których ja tam za bardzo nie mam. Ale... no powiem Wam, że one wyglądają naprawdę fajnie, bo robią taką sylwetkę, taką kolumnę trochę, o, coś takiego. Bo są takie właśnie fajne tutaj, wysokie. Wszystko ładnie leży, ten kant, no, widać tutaj na pewno, ale potem tak niestety troszkę się rozchodzi, one też są trochę pognieciane. Ale powiem Wam, takie szerokie, muszę je do butów założyć, to będzie też trochę inaczej. Ale te są dużo lepsze niż tamte, przyznam szczerze. A... no nie mam teraz tutaj tej metki, więc które to są? To są takie za 125 zł. No? Znaczy, dobra, no nie wiem, bo ogólnie moim zdaniem to tutaj, to tak, wiecie, dużo tak tutaj tego materiału i to tak nie wygląda ładnie. Jak się stoi, to spoko. Ale czy do chodzenia, czy to takie... no, no jest to na pewno coś zupełnie innego, słuchajcie, niż to, co mam. Ładnie to wygląda, ale ja bym chciała, żeby one były na przykład takie i lekko zwężane nogawki. O, takie, wiecie, na dole, żeby tam to ładnie przy butach właśnie wyglądało. No, są takie inne, powiem Wam, ale tak fajnie robią właśnie sylwetkę, mam wrażenie, taką kolumnę, ale są mega wygodne, eleganckie, no i na pewno zupełnie inne niż wszystkie te, które mam. No, nie wiem, nie wiem. Widzicie? Tutaj tak dużo, dużo tego trochę. No ale taki krój. Do tego ta koszula tutaj spoko weszła, ale... dziwna ona jest, taka dziwna. No i teraz mam zagwozdkę. Powiem Wam, że ze wszystkich spodni, które mierzyłam w sumie, to chyba faktycznie te mi się podobają najbardziej. Tylko te kieszenie mnie tutaj intrygują, czy one faktycznie są, bo bez kieszeni to wiecie, ja nie lubię. Bardzo szkoda, że to nie są takie trochę dłuższe spodnie, takie wiecie, takie jak ja szukam, do kostki. To są właśnie te, które polecała mi Magda, z wyższym stanem tutaj właśnie. One mają też już takie jakby gotowe zaszewki, powiem Wam, one są najbardziej obcisłe, jakby one tutaj bardzo przylegają, ale przez co nie wydają się też takie bardzo duże. Ładnie robią biodra. No, dobra, tu jest ciemno, to nie powiem, że podkreślają, znaczy no, trochę podkreślają jakby pupę, dlatego że nie są takie, wiecie, bardzo duże, nie są luźne. Te nogawki są delikatnie zwężane, więc to już też robi efekt. No i powiem Wam, że wygląda to bardzo ładnie, bo one mają kant i ten kant widać jakby cały czas. On się tutaj ładnie utrzymuje. Więc jeżeli mam kupić, wiecie, coś innego, coś, czego jeszcze nie mam, to wydaje mi się, że one naprawdę, no, one są piękne. O, teraz widać, jak tak trochę jaśniej się zrobi. To widać, no powiem Wam, że one wyglądają bardzo ładnie, bo one tutaj podkreślają talię. Widzicie, bo one tutaj bardzo ładnie przylegają, ale wszystko tak, wiecie, tutaj pięknie zbierają, że ja się w tym naprawdę dobrze czuję. Jak nie ja, bo ja to nie lubię za bardzo takich rzeczy. Ale one z tyłu tutaj też bardzo... ej. Serio, one wyglądają dobrze. Bardzo mi się podoba ten kant, że on tak ładnie tutaj też prosto idzie, że te nogawki takie nie są, wiecie, tutaj też nigdzie obcisłe. Są takie fajne, luźne. Muszę je przymierzyć do butów, tak jak i tamte, które zamawiałam na początku z tymi guzikami tutaj, ale tamte na pewno jakby jest ich więcej. No one są po prostu takie duże, one mimo tego, że mają gumkę, to one nie przylegają tutaj nigdzie, one nie są nigdzie obcisłe, natomiast wydaje mi się, że te po prostu bardzo ładnie
wyglądają, więc czy właśnie taki, wiecie, coś tutaj włożyć, żeby podkreślić talię, czy coś takiego nawet troszkę dłuższego, też będzie wyglądało super do tych spodni, bo one faktycznie mają taki ładny krój. No tylko buty sobie do nich jakieś tutaj przymierzyć. I wiecie, luźne, materiałowe, to zawsze wygląda ładnie i elegancko. Nie no, no przyznam szczerze, że jestem zaskoczona i podobają mi się. No te mi się bardzo podobają. Jeszcze mam białe, to przymierzę białe. Jezu, jakie piękne! I słuchajcie, te białe, to naprawdę, wiecie, wszystko zależy od materiału, bo te białe mają taki bardziej elastyczny materiał, że one pięknie tutaj wszędzie, wiecie, przylegają, wszystko ładnie chowają, ściągają, ale przy tym są bardzo elastyczne, luźne i bardzo wygodne. Że one mnie, wiecie, nie ściskają tutaj nigdzie, ja się w nich naprawdę dobrze czuję. Ej, super są, naprawdę. Nie spodziewałam się, że zostawię akurat białe. Znaczy, wydaje mi się, że one będą... Znaczy, widzicie, trochę prześwituję, ja mam czarną bieliznę, więc trochę widać tutaj też, gdzie się kończy koszula. Więc to trochę widać. Ałaj. Więc trzeba będzie tutaj, wiecie, dobre jakieś ciuchy do tego dobrać, ale jeśli chodzi o same spodnie, to bardzo mi się podobają. Ten materiał jest świetny, krój bardzo ładny, są wygodne i właśnie białe będą ładnie wyglądały też do tych moich klapek brązowych, które sobie kupiłam w zeszłym roku. Więc myślę, że też będą takie, wiecie, takie codzienne, bardzo praktyczne i wygodne spodnie przede wszystkim, które też ładnie wyglądają. Tak jak mówię, nie dżinsy, tylko coś takiego bardziej eleganckiego. Ale do tego oczywiście, nie wiem, zwykły t-shirt, bluzka, kurtka skórzana. To wszystko będzie fajnie wyglądało na pewno. Ale ładne. Przede wszystkim mi się podoba, wiecie co, że ten kant cały czas tutaj widać, cały czas się ładnie utrzymuje. Tak jak mówię, one nie są jakieś tutaj bardzo opięte nigdzie, więc to ładnie wygląda, no tylko górę, jakąś górę do tego. Ale nawet coś takiego dłuższego będzie lepiej wyglądało. Naprawdę. Ej, super są. No, chyba już wybrałam. Coś w tym jest jednak. Zakładamy i wiemy. Piękne. No te białe są w ogóle dla mnie hitem, powiem Wam. Najlepsze z tego wszystkiego. Chociaż te czarne też bardzo ładnie podkreślają sylwetkę, moim zdaniem, więc też fajnie wyglądają. Ale idzie lato, wiecie, wiosna. Te białe wiadomo, że się przydadzą. Super. I one też nie są drogie. One kosztują tam też około 100, tam nie wiem, 30 zł, coś takiego. Więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajne. No dobra, to całe moje zakupy, całe moje zakupy, no, troszkę jestem zaskoczona, trochę nie, no jednak człowiek jest przyzwyczajony do swoich rzeczy, do tego, co lubi, to najczęściej wybiera po prostu to, w czym czuje się najlepiej, ale no, trochę jestem zaskoczona, zostałam przekonana i namówiona do tak fajnych spodni. A tam jest w ogóle tyle kolorów, że aż bym się zastanawiała, czy sobie jeszcze innych kolorów nie kupić. Te białe, no naprawdę super, są takie fajne, elastyczne i wygodne. Przede wszystkim, więc one wyglądają, wiecie, jak na takie, wiecie, dopasowane, tam wszystko podkreślone ładnie, ale one są takie wygodne, no super są. Także rewelacja. No, ta koszula to największe dla mnie rozczarowanie. No chyba, że ją zostawię i zobaczę, jak to będzie. No do takich spodni wygląda okej. Może przymierzę ją sobie jeszcze do innych, z którymi chciałabym ją nosić na przykład i jak to wygląda. Ale wiecie, jak ja sama patrzę na siebie, to już tak myślę. Wygląda już na taką przykrótką. A co będzie po praniu, no to będzie jeszcze gorzej. Tak jak mówię, to się na biuście podciąga, więc... No nic, zobaczymy, zobaczymy. Przymierzę sobie to jeszcze raz, ale już bliżej niż dalej do znalezienia idealnych spodni, bo chyba nawet już znalazłam i już nie będę szukać. Także super. Jakby tylko one jeszcze były, słuchajcie, dłuższe. Jakby były takie, wiecie, do kostki. Do butów, do mokasynów, to byłyby dla mnie idealne. Takich właśnie szukam. No, ale nie wiem, czy szukać po prostu dalej, czy po prostu zostawić sobie te i nosić. A kiedyś może gdzieś przypadkiem się takie znajdą. To wtedy. Wygląda na to, że ze wszystkim się wyrobiłam. Jestem już gotowa, rzeczy spakowane. Także jadę, najpierw wyślę paczki, a potem jadę na spotkanie. Także przemiły wieczór mnie czeka i super. Można się, wiecie, odstresować po tym wszystkim. No i tak, no i co, no to jadę. Zabieramy ze sobą, zobaczymy, gdzie tam dzisiaj idziemy, bo jeszcze nie byłam w tym miejscu, ale idziemy na pizzę prawdopodobnie, także nie mogę się już doczekać, bo praktycznie dzisiaj nic nie jadłam, zjadłam tylko śniadanie, a potem kawałek chlebka bananowego i to wszystko. Także czekam na pyszny obiad. No i mam nadzieję, że się najem w ogóle, że będzie super.
bo już powoli zmęczenie mnie bierze. Trochę spać mi się chce, także myślę, że to dobry moment, żeby jechać. Dobra, jadę, żeby jeszcze te paczki zdążyć wysłać. Jestem gotowa. Jadę, ponieważ są 4 stopnie na dworze, a będzie tylko zimniej, bo już się wychładza i z tego, co widziałam, mają być 2 czy 1 nawet wieczorem w nocy, także kurtka zimowa. Mam nadzieję, że to już ostatni raz. I jadę! Ja dzisiaj zapraszam do Marcello. Pizzeria tutaj na Pięknej przy Placu Konstytucji. Zobaczymy. Wygląda na to, że jest tam pięknie. Mam nadzieję, że równie smacznie.